Solidarności. Na wysokości osiedla Centrum B i Centrum C będą biegły tylko dwa pasy i będzie to tak rozdzielone jak do tej pory. Jeden skrajny przy Trawnikach to pas do skrętu w prawo w Alei Andersa i w lewo, i pas skrajny przy Placu Centralnym też w lewo. Za to zmiana przy osiedlu Centrum D, bo tam w tym momencie mamy, teraz mamy dwa pasy, będą trzy pasy. Będzie wydzielone dwa pasy na skręt w lewo i jeden, przepraszam, w prawo, tak, w prawo i jeden w lewo, tak jak do tej pory, ale dwa w prawo. Teraz Państwo wiecie, że tam jest wydzielony tylko jeden pas do skrętu w prawo. I teraz jak patrzymy od strony osiedla Centrum E, tak naprawdę na wysokości pomnika, proszę Państwa, no, myślę, że tam, gdzie jest ten baner reklamowy NCK-u, będzie wydzielony, będzie się zaczynał wydzielony pas do skrętu w lewo, później będzie pas do jazdy na wprost i kolejny pas do jazdy na wprost wraz ze skrętem w prawo. Więc to teraz mamy dwa pasy do jazdy na wprost, czyli tak naprawdę ten ruch tam powinien być bardziej udrożniony w tym zakresie. Pan Paciorek. Mam jeszcze pytanie, bo panie dyrektorze, wspomniał pan o miejscach parkingowych. Rozumiem, że chodzi o miejsca parkingowe od ronda Krzyżyńskiego w stronę ulicy Padniewskiego po prawej stronie, tak? Tak? No i to, jak państwo się widzicie, ile tych miejsc tam się udało uzyskać w okazji tego remontu, w jakim one będą ułożone? Panie Komisarzu, będą ułożone w jedynym możliwym układzie, czyli w jezdni. Natomiast tak naprawdę praktycznie na całym odcinku. W tej chwili nie jestem w stanie podać wartości, ale były... Ale już na całym odcinku. Tak, oczywiście nie licząc miejsc takich bardziej newralgicznych, ale praktycznie to jest taki cały odcinek, który nam się tutaj przewija, to w obszarze skrzyżowań, czy w obszarze zabędzeń, tam tego nie ma. Natomiast tak, jesteśmy praktycznie na... Bo rozumiem, że to są jedyne miejsca parkingowe przy tym remoncie, tak? Projektowanym planem. W tym zakresie, tak. Tylko proszę Państwa, po uzupełnieniu, jak widzę, te miejsca parkingowe są miejscami nie na skos, nie poziomymi, tylko równoległe. Wszystkie miejsca są równoległe i one występują w istniejących miejscach, czyli tak naprawdę od strony zakładów tytoniowych. Pan Maranda? Jak zapytam jeszcze o te chodniki od strony ronda Krzyżyńskiego do Placu Centralnego, bo ja rozumiem, że od ronda Mogilskiego będzie wszystkie chodniki zrobione ze ścieżkami, tak? Natomiast dojedziemy do ronda Krzyżyńskiego i będziemy mieć odcinek dosłownie 600 może metrów, gdzie po prostu tej ścieżki nie będzie. Ja już nie mówię, że tam po stronie tytoniu robić, bo tam na przynajmniej po jednej stronie, bo na ścieżka rowerowa jest w chwili obecnej. Ale po stronie tytoniowych zakładów nie. Nie, ale po stronie tytoniowych zakładów nie przewidujemy ścieżki rowerowej ze względu na to, że tam nie mamy jak wyprowadzić ruchu rowerowego. My mamy aktualnie, tam jest coś ala ścieżka, natomiast my mamy głównie tutaj prowadzenie ciągu rowerowego i ciąg rowerowy jest w całości prowadzony po stronie północnej. Od Placu Centralnego właściwie do ronda Mogilskiego jest cały czas utrzymany ciąg rowerowy po jednej stronie. Miejscami są odcinki, gdzie mamy dwustronny, to jest obszar ulicy Lema i na odcinku ulicy Mogilskiej od strony ulicy od Lema w kierunku do policji. Natomiast generalnie całość ciągu rowerowego jest lokalizowana z jednej strony, to wynika z dostępności miejsca. Nie mają możliwości wprowadzenia tej ciągu rowerowego po stronie południowej. Znaczy ja jeszcze wrócę do tego wyjazdu z centrum. Ja rozumiem, że to się zakończy tam sygnalizacją świetną, co będzie doprzygotowane, to będzie kawałek tej drogi brakowało, tak? Będzie to wykonane w pełnym zakresie, to znaczy będzie to pełne osygnalizowanie zarówno, ponieważ tutaj mamy do czynienia z przekraczaniem ścieżki rowerowej, przejścia dla pieszych, będzie to w formie czwartego bloku skrzyżowania, pełnoprawnego czwartego bloku skrzyżowania. I już to niewiele tam zostanie, zostanie kawałeczek tej drogi. Znaczy, Staszku, to się kończy na wysokości... No, tak naprawdę za dzisiejszym można powiedzieć, jak masz pomnik, to jak jest strawnik dochodzący do chodnika, no tak się kończy.
No, to tylko granie w granicy jest jedną z tego prawnika. Tak się robi. Przechodzi przez ścieżkę rowerową i przez chodnik. Chyba za mnie zgodził, by to zrobić. Chyba jakieś rady były zrobione, to nie widać mi koszt. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jak planowana jest realizacja, bo w zasadzie czego tutaj nie dotykaliśmy, to są szerokie zakresy prac remontowych, inwestycji, tak to można nazwać, modernizacyjnych. I przypuszczam, że będą wyłączenia dość pokaźnych odcinków drogi między placem centralnym a rondem Mogińskim na dużych odcinkach i ewentualnie ten czasokres, jak jest planowany? To jest troszkę złożone pytanie, ale złożone ze względu na to, że w chwili obecnej nie mamy pozwolenia na budowę. Decydującym o terminach wykonywania poszczególnych robót będzie uzyskanie przez wykonawcę pozwolenie na budowę. Ramowo mamy to tak sformułowane, że pozwolenie na budowę powinno zostać uzyskane przez wykonawcę na wrzesień 2013 bieżącego roku i od września bieżącego roku do września przyszłego roku mają być wykonywane prace budowlane. Oni mają być krótki okres czasu na wykonanie tych prac, natomiast nie mogę w tym momencie odpowiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia komunikacyjna, bo to będzie odniesione do projektu organizacji ruchu. Natomiast założenia są takie, że w momencie wyłączenia komunikacji tramwajowej na tym odcinku, w takim interwale czasowym, w jakim się aktualnie porusza tramwaj, ma być zapewniona komunikacja autobusowa. I to dotyczy nie tylko odcinka tego tutaj w Hucie, w ogóle całości tego odcinka. W przypadku, jeżeli wykonawca plan pobytowy nie tramwajową, to ten autobus ma się poruszać z taką częstotliwością, jaką aktualnie poruszają się tramwaje. I to jest ten interwał czasowy tutaj minimalny, to jest 3 minuty, a w godzinach wieczornych tam będzie 6 godzin. No, nie pamiętam w tym momencie dokładnie, natomiast ten interwał został dokładnie w ten sposób sprecyzowany. Co do komunikacji samochodowej, no tutaj będą na pewno utrudnienia, natomiast zostaje utrzymana drożność z przyczyn technicznych. No tutaj będą bądź po jednej, bądź po drugiej jezdni odbywał się ruch samochodowy, oczywiście z utrudnieniami. Natomiast akurat najmniejszy kłopot dotyczy, znaczy najłatwiej zorganizować to będzie w obszarze Alei Jana Pawła do Ronda Krzyżyńskiego od Placu Centralnego, ponieważ tu mamy dość przyzwoitych parametrów drogę alternatywną do tego. Na pozostałych odcinkach będzie dużo gorzej, no tam już będzie to szło aleją Przyjaźni. I tam te elementy będą już nieco bardziej skomplikowane. Niemniej jednak ruch będzie utrzymany, no przecież z dużymi utrudnieniami można przyjąć, że przez okres roku będą tutaj cały czas występujące utrudnienia. Co do szczegółowego harmonogramu wykonawczego, będziemy mogli na ten temat mówić w okolicach połowy roku, znaczy połowy roku, tak, myślę, że lipca, kiedy oni będą na etapie złożenia wniosków o wydanie pozwoleń na budowę. I wtedy będzie można mówić o szczegółowym harmonogramie wykonawczym. Głos zabrałem w tym temacie, bo znam doświadczenie dotychczasowych niektórych wykonań inwestycyjnych, to taką obserwację miałem, że w momencie, kiedy ważny odcinek był blokowany, to o 3 godzinie ruch inwestycyjno-remontowy zamierał, ludzie schodzili z budowy i tak blokowanie drożności dla mieszkańców między ważnymi czasami okolicami przedłużało się. Czy ewentualnie Państwo macie możliwość wnioskowania do wykonawcy intensywności większej dni, tam jak jest lato, to nie do 18-20 przynajmniej, żeby te prace były wykonywane? Teoretycznie mamy taką możliwość, natomiast w praktyce niestety się to średnio udaje, czego przykładem jest Rondo Ofiar Katynia, gdzie rzeczywiście teoretycznie zmiana była wydłużona. No i oni pokazywali, że zmiana jest wydłużona, no to jest tylko, że na budowie pracowało 10 osób. Więc tutaj to był pewien problem. Jedynym mierzalnym kryterium to jest termin oddania. I tutaj ten termin oddania determinuje okres wykonywania robót. W tym przypadku jest bardzo krótki. W związku z czym ja nie mogę zagwarantować na 100%, że wykonawca będzie pracował w cyklu dwuzmianowym, bo trzyzmianowym to nie ma co myśleć, ale dwuzmianowym. Natomiast no, bez tego cyklu będzie mu to bardzo ciężko wykonać. To jest jednak bardzo długi odcinek i krótki okres czasu na wykonywanie tego. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Ja jeszcze.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Szuba. Panie dyrektorze, pan zna sytuację w Nowej Starej Hucie, jaka wygląda z miejscami postojowymi. Dalej wnioskujemy i prosimy, bo pan był uprzejmy mówić o miejscach postojowych od strony południowej, ale od tej strony północnej może jednak pan dyrektor by wziął pod uwagę te potrzeby, które no, są szalenie duże i tak jak od strony południowej pan dyrektor proponuje, żeby od strony północnej były te miejsca wzdłużne Jana Pawła II. Tak. A zbliża się do starości. I handlowym, Edziu, i handlowym. Handlowym na jedzie parkowym. Znaczy ja powiem tak, w kontekście wprowadzenia dodatkowych miejsc postojowych, to jest duży problem, ponieważ my już na chwilę obecną wykonawcy wprowadziliśmy dodatkowy zakres rzeczowy związany z wykonaniem różnych elementów w obszarze pasa drogowego, na przykład takich jak choćby pas do lewoskrętu na placu centralnym czy zjazd do ECK-u. My nie mamy tego zapisanego w programie funkcjonalno-użytkowym, w związku z czym wykonawca tutaj nie zakładał wykonania tych miejsc postojowych. Na tym etapie tego kontraktu nie za bardzo widzę możliwość wykonania dodatkowych miejsc postojowych w tym ciągu, które, bo co innego, jeżeli by następowała likwidacja, na przykład, my tutaj nie likwidujemy tych miejsc postojowych i no, nie za bardzo mamy jak w tej chwili możliwość prowadzenia tych miejsc postojowych w ramach tego zadania. To powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli nawet to zadanie zostanie wykonane, no to w ciągu, po okresie trwałości, a nawet teoretycznie w okresie trwałości, możliwość wykonania tych miejsc postojowych, ja tutaj nie będziemy mieli sytuacji, żebyśmy mieli tak zwane roboty trasowe, ponieważ na chwilę obecną wykonywany jest krawężnik. Jedynym elementem różniącym będzie kwestia przełożenia tego krawężnika i wykonania nawierzchni ciągu parkingowego. No, więc tutaj tu nie ma niebezpieczeństwa tego, że nie da się tego wykonać. To będzie dalej w ramach możliwości wykonania, bo nie będzie tej rozbiórek elementów istniejącej infrastruktury. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa jakieś pytania? No, mieliśmy obiecane tam, panie dyrektorze, przez pana dyrektora Marcinka, że jak będzie modernizacja tej Mobilski. Tak, pan dyrektor Marcinko nie przekazał. Dziękuję bardzo. Szkoda. Państwa. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za wyczerpującą informację na temat przebudowy dotyczącej Znaczy ja może bym zaprosił, jeżeli da się wejść w ten środek, to ja bym proszę posłuchać się państwa. Szanowni państwo, ważna informacja pan tutaj. Są te transze, także można wejść w internecie na stronę Pozycji i są te transze, można sobie powiększyć w dowolnej skali i bardzo szczegóły widzieć. Dobrze. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Proszę państwa, 5 minut przerwy.